Wyszedł patch do... Tak, Paradox wypuścił patch i niestety na Steam nie mogę cofnąć wersji. Po raz kolejny miałem problem z tym modem na portrety. Naprawiłem to, ale nie wiem jak będzie save'em. Od razu mówię, że nie wiem jak będzie save'em. Dobra, idziemy dalej, czyli wracamy do naszego króla Sancheza. Gila. Tak, 55 lat, zmienny, towarzyski, pracowity. Twardy dzielny żołnierz, który lubi poimprezować, wojskowy inżynier, specjalista od walki na pofałdowanym terenie, odwiedza burdele i niestety z tego powodu dorobił się choroby wenerycznej, którą żonie przekazał i jest niedołężniały już w tym wieku, tak więc zobaczymy jak to się dalej potoczy. Mamy naszych synów, Gonzalo, który nie jest naszym wasalem, Gil II, który jest faworytem naszego króla, to jest jego najlepszy przyjaciel i... On jest naszym głównym następcą, a nie najstarszy syn Gonzalo. Czyli będziemy grali Gilem. Mamy także córkę Mafaldę i najmłodszego syna Munia. Okej. Okay. I brata mamy na tronie Nawary oczywiście. Dobra. Lekcje z przeszłości. A, czytamy tutaj o dokonaniach wojskowych. Okej, okay, spróbujmy przetłumaczyć ten stary scroll. Nasz władca jest... O, niezłe bonusy możemy zyskać. Nasz władca jest pracowity, czyli spróbujmy. Okej, okay, możemy dalej tłumaczyć, albo przestudiować tą bitwę. Tłumaczmy dalej. O, nasz syn następca nas nauczył się włoskiego. Świetnie. A, mamy nowego perka. Okej, okay, strategia. Właśnie pytanie, czy idziemy dalej w strategię. Nasz władca jest niedołężniały, ale jest z drugiej strony pracowity, tak więc... być może jeszcze coś będziemy w tym kierunku robić. Nawracamy Plasencję w tej chwili. Sprowadzamy kastylijskich osadników do Ukles. I przywracamy kontrolę w Avili. I właśnie, tu mamy komunikat, którego ja wcześniej nie zauważyłem. Stracimy tą baronię w chwili śmierci tego wasala. On się nie nawrócił i chyba mogę technicznie zabrać mu ziemię. Tak, okej, okay, mogę zabrać mu ziemię, zabierzmy mu ziemię. Zabierzmy mu ten zamek. Tak, nie chciałbym, żeby jakiś inny władca to kontrolował, to było troszkę upierdliwe. Tylko niestety mamy zbyt dużą domenę. Więc pytanie... Są dalej posiadłości burgosów we Włoszech? Tak, cały czas mamy Orbetello. Okej, okay, jak to ogarnąć? Zobaczmy, co jest przewidziane dla najmłodszego i po prostu mu to damy. Madryt. Okej, okay, a willę mogę mu dać w sumie. Albo tylko ten zamek. Dajmy mu całą willę od razu. Tak, żeby nie było bałaganu. Okej. Okay. Daj zakonowi? A. Kurde, naprawdę mało widzów. Okej, okay, już chyba... Chyba seria się znudziła. Masywny spadek widzów. Ostatni stream musiał być fatalny. Bardzo wam się nie spodobał chyba. Okup, okej. Okay. Iron Wolf, dzięki za przedłużenie suba, 8 miesiąc. Wielkie dzięki. Gonzalo nauczył się arabskiego, okej. Okay. Świetnie uczył się języków. Okej, okay, nasz władca ruszył na pobliski targ. Chciał coś kupić, ale już tego nie ma kupiec.
A, chyba nasz władca jest niedołężniały i nie kontaktuje i jest oszukiwany przez handlarzy. Okej, mamy te kanaty. Zobaczmy. Tak, użyjemy tego. Czyli to jest unikalna bliskowschodnio-północnoafrykańska technologia. Tak, ja tego nie zauważyłem, bo tak, nie wiedziałem, że coś tu jeszcze jest. Czyli te kanały irygacyjne. Zobaczymy, jak to działa za chwilę i na czym się skupimy teraz. Czyli mamy już erę wysokiego średniowiecza. Mamy hurdycję. A, chcemy Alcazar Segowii zbudować. Na czym teraz się skupić? O, nowe prawo dziedziczenia. Chyba wezmę to, chyba heraldykę weźmiemy. Czyli mielibyśmy prawo wysokiego podziału i seniorat. Okej, to może być ciekawe. To może ciekawie zmienić rozgrywkę. Bo dość długo gramy z tym prawem zwykłego podziału, czyli być może zmiana może być ciekawa. Okej, mamy dworskie wydarzenie. Królowa. Okej, każdego dnia nasz dwór tutaj huczy od plotek na temat kolejnego bankietu. Królowa Judyta, Jahja i Enrique tutaj urządzają te imprezy cały czas. Okej, czyli wszyscy się obżerają i tyją. Nie mogę się doczekać, nasz władca nie może się doczekać, jest imprezowiczem. To się nie spodoba biskupowi, bekającemu biskupowi Berenguelowi, no ale trudno się mówi. Okej, dwór. Zwołajmy dwór. Saud, czyli ten, który się nie nawrócił. Chyba odbierzemy mu ziemię w sumie też. O! Co za bezczelny. Mówi, że oskarża naszego króla o arogancję, że pomimo słabego zdrowia wciąż zasiada na tronie. Weźmy to. Tak, zrańmy go. Tak, każmy gwardzistom go przytrzymać i tak parę pięści mu poślijmy. Bezczelność. Okej, książę Pedro IV z Kantabrii. Chciałby zmienić kontrakt feudalny. Zignorujemy go. Nasz władca ma dość silną pozycję mimo wszystko. Peter Brewer, dzięki za przedłużenie słowa przez Twitch Prime. Szósty miesiąc. Wielkie dzięki. Mój sprzymierzeniec, niegdyś potężny Munio. A, to jest nasz najmłodszy syn. O, nie, chwila, co jest grane. O, nasz brat został obalony. O kurde, jak to się stało? Nie zauważyłem. Kto go obalił? Syn! Syn go obalił, o cholera. Sebastian Uzurpator z Nawary. O kurde. 15-latek go obalił, cholera. 15-latek, którego pochodzenie jest dyskutowane. Może nie być jego. Tak, możliwe, że nie jest nawet Burgusem, tylko. O kurde. Wow. Nasz brat. Czy mówi ta ropucha i poprzedni następca i syn, król Sebastian, wyrzucił mnie, wygnał, zajął moje tytuły i koronę. Okej, nasz brat, wow, jest ubożały. Błaga nas o to, żebyśmy go przyjęli pod dach, bo nie ma gdzie spać.
Okej, okay, przyjmijmy go i zróbmy z niego czyśnika. Czemu nie? Tak, będzie nam nalewał trunki do kielicha. Tak, on się upewni, że będziemy mieli zawsze co pić. Weźmy go. Pokaż jego żonkę? A tak, zobaczymy. Wow, ale to szybko nastąpiło. Hermenesinda, też rodu, z rodu Burgos. Ha. Wow, obalony, o kurde. To się porobiło. Ale nasz syn cały czas tutaj jest. Tak teraz patrzę, nasz syn mógłby teoretycznie bardzo łatwo sięgnąć po tytuł i obalić go. Jest dużo potężniejszy niż Sebastian. To było ciekawe. Okej, okay, rycerzowi się nie podoba to, że Muniowi, naszemu bratu, daliśmy stanowisko. Okej, okay, możemy mianować Estebana, naszego rycerza, na i marszałka na mistrza, na łowczego. Czemu nie? Zróbmy z niego łowczego. Cześnik czy podczaszy? Dobre pytanie, nie jestem do końca pewny. A teraz tak, chcemy odebrać ten tytuł jemu. Uraził naszego króla i odmówił nawrócenia się, czyli odbierzmy mu tytuł. Okej, okay, będzie wojna domowa, ale z łatwością powinniśmy go zgnieść. A ma dość dużo ludzi, powołał chyba coś specjalnego. Okej, okay. Sultan Al-Sark proponuje pomoc, ale nie potrzebujemy jej, zwłaszcza za tak wysoką sumę. O! Zobaczmy, wiadomość od naszego, o, tego pierwszego syna, który został tak troszkę wydziedziczony, ale zobaczmy. Pisze do nas, że król Sebastian zajmuje tron, który należy się naszemu królowi. I chce... O, jest gotów wesprzeć nasze roszczenia. Okej, okay, tym razem mamy chyba uzasadnienie. Bo ten podejrzany tutaj raczej Benkart, który nie jest nawet synem naszego brata, uzurpuje tron. Tylko jak to działa? Okej, okay, gdybym chciał faktycznie zagarnąć ten tytuł, to jak to miałbym zrobić, żeby syna wezwać na pomoc? Po prostu jako sojusznik? Ma dziwną żonę, jakby wiedźmę? Trochę? Okej, okay, zobaczymy. Stłumimy szybko ten bunt i zobaczymy. Okej, okay, narządca może jest niedołężniały, ale jest pracowity. Opiera się przy tym, żeby sam wszystko robić. Zmarł, okej. Okay. A, jak to się stało? Z powodu ran? A, z powodu obrażeń wewnętrznych. A, czyli zmarł jednak po tym, kiedy go pobiliśmy. Po tym, kiedy uraził króla w czasie audiencji. Świetnie, redukujemy stres, bo to był nasz rywal. Tylko... Okej, okay, czyli mamy nowego wasala Hakama drugiego w takim razie. Zmusimy go do nawrócenia się. On się nie zgodzi, czyli zażądamy za chwilę tytułu i go zgnieciemy. Okej, okay, godzi się na... tego dokonać, ale chce... Haka, nie. Okej, okay, szybko go uwięzić.
Ok, wojna. I błyskawicznie go tu powinniśmy znieść. O, bitwa. Czyli mamy tu niebezpieczeństwo na flance i pytanie, czy nasz władca sam zainterweniuje. Chyba tak. Jest pracowity. I okej, chyba nasz władca osiągnął sukces i ranny odniósł jedynie ten Jahja. Czyli dobrze. Mamy też nowego perka, doskonale. Otoczenie, okrążenie, nosi zbrojni będą bardziej efektywni. Świetnie, świetnie. Musimy tylko zdobyć zamek i powinno być ok. Ok, mamy najemników w Galat Rabach, czyli tutaj właśnie. Ok, weźmy, wynajmijmy ich jako straż miejską, powiedzmy. A, nasz władca jest znowu chory? A nie, myślałem, że ma ill, ale nie, nie, to jest ta choroba weneryczna chyba. O kurde, jest coraz bardziej niedołężnieje chyba. Czyli ledwo co poznaje tutaj swojego przyjaciela, króla Salvadora II z Leonu. Gilles, to tylko ja, Salvador. Aż mnie serce boli, kiedy widzę, w jakim stanie jesteś. Okej, dobra, niech przyjaciel się nami zaopiekuje, czemu nie? Kurde, nasz król chyba umrze niedługo. Mamy kasę na ten budynek. Tak, już nie mamy. Okej, zobaczmy. Nawara jest chyba atakowana przez kogoś innego. Al-Sark atakuje. Okej. Jaki będzie wynik tej wojny? Okej, jedno hrabstwo. Aha, tylko o to hrabstwo. Okej. Leon w Akwitanii? Aha, faktycznie. Jak do tego doszło? To ciekawe. Zobaczmy, tytuł księcia Gaskonii. To jest, jest nasz bratanek. Historia tytułu. Abdykacja? A, to też był bratanek. On abdykował. A, nie, okej, odziedziczone to zostało jakoś. Ciekawe. Tymczasem wygrywamy tutaj. Okej. I teraz mogę odebrać mu chyba tytuł. Ok, i tutaj mamy meczet, który musimy nadać komuś. Czyli to się robiło lokalnemu biskupowi. Ok. Dobra, zrobione. Teraz tak, co do Nawary, właśnie zobaczymy, jakby to wyglądało. Chyba obalimy tego Sebastiana Uzurpatora. Okej, możemy odzyskać tytuł króla Nawary. Co teoretycznie zmieni sukcesję w dość być może interesujący sposób. Chyba tak zrobimy. Chyba tak. Okej, z łatwością go zgnieciemy tak naprawdę. Okej. Tak, nie będzie Benkart upokarzał naszego brata i naszego rodu. Okej, o królestwo Nawary wojna. Żona nam pomaga. A, naszemu synowi, okej, doskonale.
Książę Munio II Sasturii chce nam pomóc. Nie potrzebujemy pomocy. Tak, nie potrzebujemy pomocy, powiedzmy sobie szczerze. Mamy 10-krotną przewagę liczebną, czy coś koło tego. Głupio by było teraz kopnąć w kalendarz, to by bardzo skomplikowało sprawę na pewno. O, co się stało? Został obalony, chyba Sebastian. O, co się... Okej, co się z nim stało? Chyba się poddał. Chyba się poddał. O cholera, jest hrabią Viscai i... Munini... Okej. Jest tylko hrabią. Ha. A, nasz syn, A, to nasz syn. Okej, czyli nasz syn jednak nam pomógł. Wysunął ultimatum, utworzył frakcję, która była dużo potężniejsza niż Sebastian. I nas osadził. Okej. Dobra, Królestwo Burgos. Dużo potężniejsze, ale odziedziczyliśmy tą wojnę. Czyli musimy obronić tutaj to terytorium. Zobaczmy, jak sukcesja będzie teraz wyglądała. To jest ciekawe. To będzie bardzo... Okej, to będzie bardzo skomplikowane, ta sukcesja w tej chwili. Czyli tak. Nasz drugi syn, z którego zrobiliśmy następcę, Gil, będzie królem... Okej, Toledo. Księciem Toledo. Hrabią tego i tego i tego. Tak, czyli będziemy mieli bardzo małą domenę, tylko 3. I niektóre prowincje nie będą przez nas kontrolowane. Tak, to będzie straszny bałagan. Teraz tak, najmłodszy Munio... Okej, to jest zmiana. Munio, najmłodszy, otrzyma tytuł króla Kastylii. A kurde, otrzyma też Cuellar, cholera. Tam, gdzie chcemy Alcazar Segowi zbudować. Czyli on Kastylię odziedziczy, a najstarszy odziedziczy Nawarę po prostu. Okej. Będzie troszkę skomplikowane, troszkę upierdliwe. Zmiana ulubionego syna? Nie, nie będę już tego... Nie, raz starczy chyba. Rozwal tytułu króla Nawary? Nie, to jest chyba historycznie... Nie, troszkę nieuzasadnione mi się wydaje. Roleplayowo. Takie sztuczne... Niszczenie tytułu. No nie wiem, no, tak jakby w czasie rozbicia dzielnicowego któryś z naszych książąt powiedział: okej, niszczę tytuł księcia Wielkopolski, Śląska, Mazowsza i zapobiegłem w ten sposób rozbiciu dzielnicowemu. No to jest trochę niedorzeczne, nie? Okej, dobra, odzyskajmy tą prowincję, ten zamek. Mamy wizyt gotyckiego perka do dziedziczenia, on jest tylko dla kultury baskijskiej. Okej, musimy zdobyć to. Dobra. A co zrobił Łokietek? No nie niszczył tytułów, on zbrojnie podbił wszystko. Tracąc ziemię kilkukrotnie. Okej, znowu opowieści o duchach. Okej, to będzie bałagan, bo wydaje mi się, że nasz... A nie, chwila. Właśnie to jest dobre pytanie. A chyba będziemy mieli te prowincje. Chyba je będziemy mieli. A tak, najmłodszy syn będzie miał chyba tylko to, nie odziedziczy tego. Chyba. Okej, wydaje mi się, że będzie okej. Zresztą możemy to bardzo łatwo sprawdzić, jeżeli... Powinno być okej. Zobaczmy Cuellar i to nam pokaże... Tak, Gil 2. Gil 2 będzie, okej. Powinno być okej. Tego, co już ma, nie straci. Tak, ale Łokietek nie wydziedziczył swych
krewniaków, wasali, nie? Tych piastów kujawskich, oni byli jego wasalami. Nie odbierał im tytułu i nie niszczył tytułu. Okej, mamy nową książkę. Jakiś zielnik, który daje bonus do zdrowia. To ciekawe, czy może zaczniemy to czytać nawet. I wojna wygrana, świetnie. Okej. O kurde! Sobór w Toledo możemy zwołać? Zobaczmy, to jest unikalna decyzja jakaś. I czy mi się wydaje, czy zdobyliśmy masę artefaktów? Czy tu była ta piątka cały czas? Chyba nic nowego nie ma. O, co tu jest? A, tu mamy artefakty. Okej, mamy dużo nowych artefaktów. Tylko, okej, nie ma tu listy, co jest troszkę upierdliwe. Wszystkie artefakty dworskie. Jest jakiś filtr. A, jest, według daty zdobycia, okej. Okej, mistrzowskiej roboty, rodowa chorągiew i Niga. Okej, według daty zdobycia szafkę króla Beni to już dość długo mieliśmy, nie? Przecież. To chyba nie działa do końca tak, jak powinno. Chyba nie sortuje. Okej, nie mam zielonego pojęcia, co zdobyliśmy tak naprawdę. Dobra, mniejsza z tym. Okup, okej. Okay. Dobra, zobaczmy ten... Tak, zobaczmy to. Od stuleci... A, tak, tak jak mówiłem, w Toledo historycznie, za czasów Wizygotów jeszcze, były... To, tak, to była... Centrum religijne Półwyspu Iberyjskiego, zwoływane były te sobory. Okej, 19 sobór możemy zwołać i przywrócić wizygocką tradycję. O, zobaczmy, co to da. Nagroda zależy od wyniku obrad soboru. Możemy popchnąć tutaj rozwój, tą mechanikę iberyjską. Raz na 25 lat możemy to robić. Okej, okay. I ferwor mozarabizmu wzrośnie. A, to dlatego, że mamy duże królestwo. Wcześniej to nie było dostępne. Okej. Okay. Walnijmy to. Tak, wojska muszę rozwiązać. Okej, okay. 19 sobór w Toledo. Organizacja. Berenguel, nasz bekający arcybiskup, zaczął przygotowania do tego 19 soboru. Tak, aby były zgodne z tymi synodami wizygockimi z przeszłości. Tak więc od czasu inwazji Maurów papież jest oczywiście dużo silniejszy. Jednak nasz kler zachowuje własne tradycje i autonomię. Czas umocnić i przywrócić tutaj ważność Iberii jako miejsca dialogu religijnego. Okej, okay, poprzednie spotkania zapraszani byli biskupi z całego świata chrześcijańskiego, ale nie musi tak być. A, czyli możemy tylko mozarabów zaprosić. Okej, okay, to przyspieszy development. Albo możemy zaprosić też innych. Chyba zaprosimy. Nie wiemy, czy oni przyjmą zaproszenie, ale dobra, stać nas. Co my tu mamy? Weźmy okup. Niska kontrola w Calatrava. Gdzie jest Calatrava? A, tutaj. A, tak, racja. Okay. Przywróć... A, dobra, możemy przywrócić kontrolę. Teraz tak, okej, okay, zbudujmy Alcazar Segovii. Tak,
Czyli potężna forteca, możecie sobie wpisać w Google, to naprawdę robi wrażenie. Czyli to będzie praktycznie nie do zdobycia. Masywna przewaga defensywna i garnizon. Więcej podatków z całej prowincji, przyrost kontroli. Ten, który to posiada, będzie miał za każdy poziom sławy plus do zdolności wojskowych. I renoma rodowa. Okej, okay, brakuje mi 137. Spoko, poczekajmy. Można prosić papieża o pieniążki? Wiem, ale nie chcę przesadzać z tym. Nie chcę tego spamować. Okej, okay, zaproszenia zostały przyjęte pozytywnie. Czyli wielu jakichś dostojników kościelnych z odległych ziem przybywa do Toledo. Najwyższy spośród nich to niejaki Domingo. Arcybiskup Kastylii. Okej, okay, czy to nie jest jakoś daleko? Tak naprawdę? Okej, okay, czyli mamy... Okej, okay, Toledo skorzysta na tym soborze, czyli świetnie. A więc tak, stulecia po tym, kiedy arcybiskup Gunderic, to wizygocko brzmiące imię, służący królowi Witsie, arcybiskup Berengul przywrócił tradycję otwarcia tego 19 spotkania w Toledo. Ok, główny temat tego soboru to to, czy mozarabowie powinni być bardziej tolerancyjni wobec niewiernych. Ok, niejaki Dual Nun jest liderem tej frakcji, która chce to przepchnąć. A tymczasem Manasses ze wschodniej Francji, czyli Niemiec. A, Francuz technicznie. Jest przeciw, okej. Okay. Czy jesteśmy tolerancyjni, czy nie? Chyba tak, chyba jesteśmy. Nasz władca chyba jest tolerancyjny. Okej, okay, nasz osobisty czempion umiera. Kolejne dworskie wydarzenie. Nasz król jest niezwykle hojny, Munio. Spróbuj tych kotletów z dziczyzny, są pyszne. Tak. Nasz pan jest bardzo imponujący, tak jak jego pudding, odpowiada Munio. A, nasz brat, który jest naszym rycerzem. Jestem podczaszym, ale jest też rycerzem. To jest ten nasz obalony król Kastylii. Okej, okay, czyli to, że na naszym dworze mamy pyszne posiłki, wykwintne, sprawiło, że zaprzyjaźnili się. Świetnie. Niech nasz władca się przyłączy do tej rozmowy, jest towarzyski. Więc... Paweł Kazimierz, dzięki za przedłużenie soba, 7 miesiąc. Jak zdrowie, już dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej. Żona nam pomaga i komu powinna pomóc bardziej? Niech zostanie z nami, zredukujemy stres. Czyli jakieś baraszkowanie chyba. Zobaczmy, co my tu mamy. A, to we Włoszech, okej. Okay. Właśnie zobaczmy, bo tu chyba będzie spory progres, kiedy sobór się zakończy. Czyli faza pojednania, tak, to ma sens. Sobór raczej popchnie to wszystko ku fazie pojednania. Możemy zobaczyć, kto miał największy wpływ? Właśnie to też do końca nie wiem, czy ten, kto ma największy wpływ, jakiś bonus otrzymuje? A, okej, okay, mniejsza z tym. Alcazar, dobra, budujmy Alcazar Segowi. Technicznie nasz syn będzie to kontrolował, ale będziemy potem nim grać, tak więc... Okej, okay, zacznijmy tą konstrukcję. Marzenie wielu poprzednich królów. W końcu będzie zrealizowane. O, czyżby zmarł...
Okej, zmarł sułtan, to ciekawe. Zmarł sułtan Andaluzji i mamy jego w tej chwili. Okej, starca, który zniedołężniały, też jest długo, chyba się nie utrzyma. Właśnie to dziwne, że nie ma tu podziału, bo technicznie ma też sułtanat Henhiru. Bardzo malutki, bardzo skurczony, ale jest. Sprawdź, czy na pewno syn to dziedziczy? Sprawdzałem. To jest jego domena. Odziedziczyliśmy zbrodnie i karę od... Jej. Zmarła na zapalenie płuc. Okej, córka Benita III. Aha. Okej. I figurkę, okej. Czyli mamy nowe artefakty. Prestiż, redukcja stresu, strach. I figurka, która to była? Chyba ta. Nauka, troszkę bonusu do zdrowia. Okej. To się Dostojewski pospieszył. Mhm. Podarunek od szejkini. Szejkini? Szejk? Jak się... Rodzaj żeński szejka. W sumie chyba nie było historycznie kobiety szejka nigdy. Tak jak sobie teraz myślę. Okej, szejkini, wymyślmy słowo. Wysyła nam podarunek, okej. Przyjmijmy to. Ona jest naszym wasalem? Nie. Szejka? Kolejny perk. Może kolejne drzewko ukończymy. To było niezłe. Ej, chwila, nasz władca jest chory. Czemu ma tą szatę? Chyba nie jest z nim dobrze. Bo ma tą szatę taką do spania. Shakerka. Okej, tu jakaś wojna domowa. A, to okej, dobrze. Nasz syn likwid... Tak. Kopię tyłek temu Sebastianowi. Tak, zabrał mu jedną prowincję. To dobrze nawet. Teraz tak, mamy masę złota i chyba możemy... Mamy technologię... Tak, okej, tak. Możemy rozbudować... rzeczy tutaj. Okej, główny zamek w Toledo. Chyba warto. Tak. Koncentryczny zamek, czyli dwa pierścienie murów. Większy garnizon, wyższy poziom fortu. Dużo, z plus 4 na plus 8. A mamy tutaj też te rzymskie mury, czyli to będzie naprawdę niezłe. Prestiż i renoma, także okej. Zacznijmy inwestować troszkę w te rzeczy. Na stare lata. Gonzalo, czyli ten nasz najstarszy syn, który nam pomógł odzyskać tytuł króla Nawary, chce nam złożyć hołd. Okej. Przyjmijmy go. Okej, i Gonzalo mówi też, że minęło wiele miesięcy od poprzedniej uczty i chyba tak, obiecamy naszemu synowi, że zorganizujemy ucztę, tak, nasz faktycznie. Czas na ucztę. Okej. Okej, nasz syn jest troszkę nieśmiały i tutaj chce uciec z tej uczty. Okej, nasz władca jest jowialny, towarzyski i chce, żeby jego syn też był, czyli zaprośmy go tutaj, żeby opowiedział im historię, to się mu nie spodoba. O, ten Sebastian, ten, którego obaliliśmy. Twierdzi, że nasz władca jest kiepskim strategiem. Kurde, co on wie o strategii? No dobra, troszkę podyskutowaliśmy na ten temat. I uczta zakończona, okej. Nawróciliśmy chyba też kolejną prowincję. I nasz syn jest nam wdzięczny, świetnie.
Okej, okay, mamy bezpośrednią kontrolę nad Kalatrawą. Tutaj też zakon rycerski historycznie był. Rycerzy Kalatrawa. Czyli nawróćmy to też. Tak. Kontrola. Przywracamy kontrolę, okej. Okay. A, chyba mamy wojnę pomiędzy Al-Sark a Andaluzją. A, dobrze, niech się tłuką, świetnie. Okej, mamy więcej złota, tylko tu nie mogę budować dwóch rzeczy na raz, nie? Zobaczmy, jaka będzie domena naszego syna. Jeszcze raz. Bo Madryt chyba nam odpadnie, niestety. Okej, okay, Toledo. A nie, będzie miał Madryt. Okej, okay, możemy rozbudowywać Madryt. Czyli niech to będzie rdzeń. W pierwszej kolejności rozbudowujemy Madryt i Toledo. O, i tu jest też drugi zamek, który kontrolujemy osobiście. Okej. Okay. O, to jest nowiutki zamek. Okej, okay, nazbierajmy 500 i rozbudujmy zamek w pierwszej kolejności. Okej, okay, mamy co inwestować w tej chwili ogólnie. Dochody. Wow, wysokie dochody. Okej, okay, świetnie, ferwor naszej religii wzrasta. O, nasz syn nauczył się baskijskiego. Od swego brata. Możemy zwołać dwór. Hermenegindo z Orbetello. Chcę przeprowadzić spis ziem i sporządzić mapy naszego terytorium. Okej, okay, to może być ciekawe, kosztowne, zadłużymy się troszkę, ale się zgodzimy. Konflikt pomiędzy miastami, spróbujemy ich pogodzić, nasz władca jest dobrym dyplomatą. I udało się, doskonale. Okej, okay, nasz syn, najmłodszy Munio. Okej, okay. Niech nie może nauczyć lokalnej swych poddanych. Szanujmy te tradycje. Okej, okay. Czy co, poprośmy raz papieża o złoto. 742. Dobra, teraz możemy tu rozbudować zamek. A w Madrycie możemy coś zbudować. A tu też możemy ulepszyć zamek. W sumie zacznijmy od tak, zamki chyba są najlepsze. Zwiększa też defensywność tych prowincji oczywiście. Andaluzyjscy uczeni. Studiują medycynę. A teraz polimat. Fachria niejaka chce dołączyć do naszego dworu. Ponieważ została wygnana przez sułtana, tak, tego nowego sułtana Andaluzji. Wiele się nauczyłam, mówi, od prac al-Zahrawiego Ibn Siny. Jednak poprawiłam nawet ich techniki. O! Może wyleczyć chorobę weneryczną chyba i te, tak, tą wysypkę paskudną. Jednak nasz obecny medyk nalega, żebyśmy tego nie zrobili. Nasz obecny medyk jest nie do... Jest chory! Jesteś medykiem, chorym! To nie zbyt dobrze o tobie świadczy. Jako medyku. Czyli moglibyśmy ją wynająć. Okej. Z sodomitką. Okej, okay, weźmy ją, wynajmijmy. Chociaż nie stać nas. Albo dobra, weźmy ją. Czemu nie? Okej, okay, ukończyliśmy ten spis. Przyrost developmentu w każdej prowincji. Wow, nieźle.
za 500 się nie opłaca? Wiem, ale mamy dość dużo dochodu jednak. Antykwariusz umiera. A, będzie bardzo dobrą antykwariuszką. To jest dobre. O, w końcu krucjaty. O, cholera. Już myślałem, że jest zabugowane coś. Ale dobra, papież Hadrianus. Tak, ogłasza. Era krucjat. Dopiero teraz się zaczyna. No, my technicznie prowadzimy tutaj krucjaty już od długiego czasu. Przypominam, to są chrześcijańskie królestwa naszego rodu. A na początku gry to tak, tylko na północy byli chrześcijanie, czyli zrobiliśmy spory postęp. Czy on już ogłosił krucjatę? Nie, dopiero zacznie. Cena wojny. A, okej. Okay. Chodzi o nasz dług. Nie będziemy sprzedawać korony. Mamy kolejnego perka, saperów. Czy pójść? Chyba do... Okej, dokończymy chyba stratega. Nie wiem, czy nasz król z tego skorzysta. Zdąży skorzystać, ale... Okej, gildie złodziei wszędzie powstają, bo mamy dług. Ale wychodzimy na plus. I ktoś... O, nasz brat! Chce nam wykuć nowe regalia, nasz brat. I podczaszy ten obalony król Nawary Munio. Okej, zasponsorujmy brata, czemu nie? Umocniliśmy chyba kontrolę. O, w Madrycie. Nie ma kontroli. Komu mamy to dedykować? Żonie. W ramach przeprosin za chorobę weneryczną. Zaproszenie na ucztę od... Sebastiana Uzurpatora. Nie lubimy go, ale nasz władca lubi ucztę. Naprawdę lubi imprezować, czyli zgodzimy się. Kolejna inspiracja. Niejaka Klarmonda chce nam wykuć coś cudownego. Coś cudownego. To brzmi ciekawe. Jest bardzo kompetentna w swoim rzemiośle. Okej, okay, czemu nie? Jestem ciekaw. Okej, czyli mogę przykuć metal w coś cudownego, w prawdziwe cudo. Być może nasz władca czegoś by chciał. Regalia, już nam brat to robi. Nowa korona. Albo cudowny puchar. Kurde, mogę sprawdzić, jaką mamy koronę w tej chwili? Korona króla Munia. Nie jest zbyt dobra, nie? Chociaż nie, jest zielona. Regalia brat nam wykuje. Nowa korona od nowej stolicy? Okej, weźmy koronę w takim razie. Czy może coś lepszego powstanie? Okej. Okay. Jakieś praśne żarty tutaj, sugestywne hrabiego Sebastiana. Okej, nasz władca tutaj też zażartuje w ten sposób. W sumie jest rozpustnikiem też. Nowa kuźnia. Nasz brat błaga nas o nową kuźnię, żeby wykuć te regalia. To będzie kosztowne, ale dobra. Może być. Okej, znowu uraża nas, krytykując naszą strategię wojskową. Kurde, czego on dokonał? Niczego nie dokonał tym. Bękan. Ale... Okej, impreza była udana, redukujemy stres. Okej, tymczasem ta Klarmonda mówi, że prawdziwe dzieło sztuki stworzyła, jeżeli chodzi o tą koronę. I co? Jak ta korona? Co ma ta korona sugerować? Czy ma sprawić, że inni władcy będą zazdrościć?
Czy ma zaimponować wasalom? Zaimponować całemu dworowi? Niech imponuje wasalom. Okej, nasz wasal, burmistrz Hakam, chce nam tutaj pomóc. Przyjmijmy ten podarunek, czemu nie? Munio nauczył się baskijskiego. Zobaczmy, kolejna wojna. Co on robi teraz? O co walczy? O kurde, on podbije Kantabrię z Kubany, nasz następca. To dobrze. To nawet dobrze. Inspiracja zrealizowana. Mamy doskonałe regalia. Dobra robota naszego brata. Czyli mamy tutaj Berłos Electrum. To jest stop złota i srebra chyba. Z jakimiś klejnotami. Jedwabny płaszcz. Ze złotą nicią. Okej, świetnie. I jabłko też z Electrum. Zobaczmy, czy to jest lepsze. Okej, mamy 3 do wyboru ogólnie. To się niedługo rozpadnie. O, jest lepsze. To jest lepsze. Odrobinę więcej prestiżu daje. Nie ma bonusu dla członków dynastii. Nie ma też bonusu do uwodzenia berłem. Nie wiem dlaczego. Ale lepsza opinia ogólnie. Plus 8 i renoma. Okej, dobra, to jest lepsze. Dobra robota naszego brata. Okej, a to daje więcej prestiżu. Okej. Używałem tego wyżej. Aha. Król Alsark chce od nas kupić zawieszenie broni. A się boi nas. Skubany. Kurde się... Wiecie co, ja chyba przyjmę. Jeżeli będziemy kogoś atakować, to raczej Andaluzję. A złoto pozyskane w ten sposób możemy zainwestować. Okej, tu brakuje jeszcze trochę. A, okej, sułtan Andaluzji przysłał nam wiersz. Zobaczmy. Ku pamięci króla. Jaki człowiek nie marzy o tym, aby odpocząć, kiedy jest zmęczony? Jego prace otaczają tego szczęśliwego emeryta. I liczy na to, że pamięć... będzie mu sprzyjała i historia znajdzie mu prawdziwe miejsce. Okej. Okej, podziękujmy mu. Czemu nie? Cantiga de Santa Maria. Cantica. A, czyli to jest ten... te wiersze tutaj regionalne też. A, czyli to jest masywna kolekcja tych pieśni na cześć świętej Marii. Została wypełniona... Okej, to zostało utworzone przez... pod rządami króla Oveco. A, mamy nowego króla Galicji. Właśnie, zobaczmy. Oveco Mądry. Nasz krewniak odległy. Okej, czyli setka chrześcijańskich pieśni. Okej, wspaniałe dzieło. A, dlatego zyskał ten tytuł. Być może on... Okej. Dobra, koncentryczny zamek w Toledo, doskonale. I możemy tutaj tak, kolejne inwestycje robić. Wydaje mi się, że warto. A nie, najpierw w Madrycie nowy zamek. Prestiżu wydaje, bo się zmarnuje, tylko nie wiem, czy mógłbym... Okej, mamy nową koronę. Też doskonałej jakości. Zobaczmy, czy jest lepsza niż to, co mamy w tej chwili. Czyli nosimy... Nie, to jest nowe. A my nosimy w tej chwili którą? Koronę króla Munia. Prestiż 0,16. Opinia gości dworzan plus 8. Prestiż 0,16. Opinia wasali plus 4. Ja chyba wolę, żeby wasale nas lubili. Ubierzmy
Załóżmy koronę Burgosidów. Okej, zobaczmy, czy moglibyśmy zainwestować ten prestiż w kulturę, ale... A, mamy wolne miejsce. A, racja, już może... A, bo wtedy czekali... Czasu nie minęło tyle, ile miało, nie? Zobaczmy, czy możemy, czy jeszcze musimy odczekać. A, możemy! Ale dobra, to po przerwie zastanowimy się. Okej, możemy wzbogacić kulturę kastylijską. Tak, mamy tutaj już masę perków. Raz na 80 lat można tego dokonać. 7 tysięcy, czy to nam pozwoli na wszystko? Czy są droższe niż 7 tysięcy? O nie, o 7 tysięcy, to są najdroższe. Okej, dobra moi drodzy, krótka przerwa, zapraszam za parę minut i potem idziemy jeszcze godzinkę do 21. Rozwijamy kulturę, nasz król już chyba mógłby umrzeć, ale w każdej chwili może umrzeć też. Okej, zobaczymy jak to się dalej potoczy. Dobra,